rozmiary, obsypane twymi dary. Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił. Lewie oczy przejrzę w stoma, już do mego drodzy, dzisiaj też chcemy Boga chwalić i wielbić za to wszystko, co dla nas uczynił. Witam Was tą piękną, poranną pieśnią, w której również streszczają się te dzisiejsze słowa, które 27 kwietnia w ten środowy poranek możemy przeczytać. Tylko do Pana Boga Waszego lgnijcie tak, jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Tak pisze autor Księgi Jozuego, 23 rozdział, 8 wiersz. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisze w 3 rozdziale, 5 wierszu tak. Niejako byście byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga. I o tym właśnie mówi ta pieśń. Pieśń, która wskazuje nam na Boga, na tego, który jest dawcą dobrych i wspaniałych darów. Wskazuje na to, że wszystko to, co mamy, pochodzi od naszego Boga. I chcemy za to dzisiaj chwalić Go, dziękować Mu. I niech ta pieśń będzie takim wspólnym uwielbieniem właśnie tego, który dał nam życie, który dał nam sposobność, abyśmy mogli rozwijać nasze talenty. Drodzy, często ludzie myślą, że to wszystko, co mają, to wypracowali własnymi siłami. Izraelici też tak myśleli za czasów Jozuego, za czasów Mojżesza. Myśleli, że są potęgą. Natomiast kiedy bez Boga, bez Jego pomocy chcieli cokolwiek uczynić, niestety wtedy wychodziły na jaw ich słabości, ich różnego rodzaju problemy. Dzisiaj również jest to samo. Zapominając o Bogu, zapominając od kogo mamy tak wspaniałe błogosławieństwo, myślimy wyłącznie tylko o sobie. A tak naprawdę powinniśmy Bogu dziękować za to, co mamy. Bo z Jego ręki to otrzymaliśmy. Jesteśmy Jego dziećmi. Niech będzie Mu za to chwała, cześć i uwielbienie. Drodzy, życzę Wam wszystkim spokojnego i dobrego dnia. Amen.